Koła od wielu lat uczestniczy w różnych projektach dotyczących kultury i historii Żydów Polski. Wiemy, że obecnie trwa zjazd Żydów Częstochowian. Jaki jest udział naszej szkoły w tych uroczystościach? Staramy się aktywnie włączać w te uroczystości. Uczestniczyliśmy wczoraj w otwarciu wystawy Żydzi Częstochowianie na ulicy Katedralnej, a dziś we współpracy z IOD będziemy uczestniczyli w konferencji, w trakcie której trzy częstochowskie szkoły zaprezentują swoją pracę w ramach projektu Młodzież dokumentuje historię. Ten projekt prowadzimy mniej więcej od pół roku. Polegał on na tym, że młodzież naszej szkoły zrobiła wywiady z osobami, które ratowały Żydów w czasie wojny, bądź z ich potomkami. Mniej więcej w Częstochowie i w okolicach Częstochowy takich osób było około 140. Kilka tych osób jeszcze żyje, żyją też ich potomkowie. Szkołom przydzielono takie osoby. No my zrobiliśmy wywiady aż z trzema osobami i dzisiaj będzie taka krótka prezentacja tego naszego dorobku, a następnie mają te materiały już w takiej wersji pełnej być opublikowane. Więc jest nam szczególnie miło, że będziemy mogli zaprezentować tą naszą pracę owym Żydom Częstochowianom, czyli potomkom Żydów, którzy przyjechali na ten zjazd i ze Stanów Zjednoczonych, i z Izraela, i z Australii, i wielu innych krajów. To jest dla nas też wyróżnienie, ale i też okazja do zaprezentowania naszej ciężkiej pracy. Może ja powiem, że w ten projekt zaangażowane oprócz mnie była też pani Agnieszka Mrowiec-Smaga i pani Eliza Kulińska. Cieszę się, że wspólnie z młodzieżą naszych szkół będziemy mogli dzisiaj przedstawić, ale i rozmawiać o realizacji projektu edukacyjnego poświęconego Polakom, Częstochowianom, sprawiedliwym wśród narodów świata. Żydowscy obywatele naszego miasta, naszego państwa doznali niespotykanych w historii, w dziejach ludzkości cierpień. To jest naprawdę zaszczyt dla nas, że możemy gościć tak wspaniałe osoby, które pamiętają o Częstochowie i przyjeżdżają tutaj z całego świata. Dzisiejsze wydarzenie to podsumowanie projektu, który był wspólnie realizowany przez Akademię i Szkoły Częstochowskie. Projekt, który łączy miejsca, łączy czas, łączy pokolenia. Wdowa po Samuelu Wilanbergu, wybitnym rzeźbiarzu. Chciałbym podziękować pani dyrektor Małgorzacie Gaj z pierwszego liceum Jasłowackiego i opiekunce Agnieszce Mrowiec-Smaga, którzy wspólnie z grupą młodzieży ze Słowackiego przygotowali właśnie prezentację.